No. Mamy 29 na 40 Winxów oraz 4 Dreamkeye zebrane pierwsze, więc pozostaje nam tylko już 8 Dreamkeyów do zebrania i 4 Winxy, czyli będziemy mieli jakoś 33, jak sobie stąd pójdziemy. Tu już byłem. Tak, tutaj byłem. To jest Deep Dark Dungeon. Więc skoro tutaj byłem, to teraz możemy pójść tędy. Tam, gdzie ten smok zaleciał. O, dokładnie tak, tutaj. King Time Towers. Zobaczmy ten. Znaczy nie King, tylko Night Time Towers, chyba jakoś tak. Ja to źle przeczytałem oczywiście. Ale pewnie dam tutaj informację, czy to dobrze, czy źle przeczytałem. Żeby nie było. Muzyka tutaj oczywiście jest jak najbardziej fajna, ale mnie przykuło coś zupełnie innego. Widzicie tą bramę na wprost? Tą taką zapadającą? To mi się kojarzy z dwiema grami. Pierwsze, 102 dalmatyńczyki psiaki na pomoc. Był dokładnie taki poziom, gdzie trzeba było też sobie odblokować taką kładkę. I drugi, bardziej prawdopodobny, który naprawdę wygląda dosłownie kalka w kalkę. Gex 2. Zresztą sami sobie zobaczcie. Tak więc, patrząc na to, to naprawdę, no kurczę, czuć podobieństwo do tych dwóch gier. Dobra, więc jak mam przejść do podsumowania poprzedniego poziomu, to poprzedni poziom był całkiem w porządku. Nie licząc oczywiście tego, że ja oczywiście dałem dupy standardowo, jeżeli chodzi o Dreamkeye. Więc mam nadzieję, że teraz się trochę zreflektuję i ten poziom chociaż pójdzie nam bez jakichkolwiek problemów. Oczywiście ryby chyba nas atakować mogą. Ale miejmy nadzieję, że tego nie będą robić, ponieważ no nie chcę być atakowany przez rybki. A stąd możemy tylko chyba zjechać. Dobra, więc będziemy musieli chyba tu wpłynąć. O ile dobrze kojarzę. Continue point. Ok. 20 tych potrzebujemy. Kół zębatych, więc możemy sobie stąd odpłynąć, ponieważ tutaj nic szczególnego na razie nie zrobimy. Ale tutaj już mamy coś do roboty. Patrzcie na to. Ale fajny wodospadzik. Bardzo taki charakterystyczny graficznie jest ten poziom. W sensie naprawdę, kurde, twórcy tutaj odwalili kawał dobrej roboty. Zresztą to już nie pierwszy poziom, kiedy ja zachwalam twórców, więc może już po prostu się zamknę. Chociaż ja wiem, że niektórzy z was lubią słuchać, jak ja zachwalam grafikę w poziomach, no ale no co. Nie będę też, kurde, siedział cicho, nie? No mam prawo chyba wyrazić swoje zdanie, nie? Czy nie mam prawa? Czy jest mi to prawo teraz zabierane? Okej. Nie spadnij, nie zjechaj. Nie zjechaj, nie zjeżdżaj. Dobra. Ałała. Ty, smoki tu jest. On wygląda podobnie do tego, z którym żeśmy się ścigali. Ale pamiętajcie, to, że on wygląda podobnie, nie oznacza, że to jest ten sam model, nie? Pamiętajcie o tym, żeby nie było później przypału, że ktoś pomyśli sobie, że ja tak na serio mówiłem. A, i to mamy tyle stąd. A tam coś jeszcze mamy, widzicie? Patrzcie. Tu mamy na chociażby koła zębate. I coś jeszcze, na bank będzie. Coś jeszcze jest na bank, co pominąłem. O właśnie, tutaj mamy przecież jeszcze zetkę. Tu nas jeszcze nie było. Proszę państwa,
Patrzcie, jakie my tereny tutaj odkrywamy. Podejrzewam, że tutaj będą również te. Dokładnie tak. Ja najbardziej ubolewam nad tym, że żadnego Dream Keya jeszcze nie zebraliśmy. Ale miejmy nadzieję, że za niedługo się on nam ukaże. Bo troszeczkę będzie przykro mi, jeżeli się okaże, że pominęliśmy go gdzieś. A był gdzieś blisko. Jesteśmy teraz wróżką. Tutaj jakbyśmy grali oczywiście Rafem, to bylibyśmy pajacem. Coś jak Fargus z tego Pandemonium. Ale to mówię, to już niejednokrotnie zwracałem uwagę na podobieństwo do... Lekkie podobieństwo do Pandemonium. No tutaj mamy niebieskie te Dream Keye. I teraz sobie płyniemy tędy. Tutaj są Zetki. Nie możemy gardzić Zetkami, bo Zetek jest stosunkowo mało czasami w poziomach. Więc nie wolno gardzić. Trzeba doceniać to co się ma. Osiemnaście. No ale 20, czyli będziemy mieli już odblokowane drzwiczki. I tu nic nie ma już. Nie, absolutnie nie. Dobra, czyli mamy jeden Dream Key, 20 zebranych tych. Więc to oznacza jedno, że możemy już wpłynąć tam do tamtej bramy. I tam sobie już odblokować co nieco. Tylko gdzie ona teraz była? Zbierzmy sobie tutaj wszystko po drodze, oczywiście, że tak. 50 księżyców, no to jest akurat maksimum, jakie możemy mieć. Tu bym się tego złapał. O, dokładnie, zrobiłbym coś takiego. Tu wyszło, więc tutaj tym bardziej wyjdzie. Elegancko, 22. Więc teraz tam pewnie będziemy szli przez dosyć długową sekcję, gdzie tam będą oczywiście te kółka. I potem będziemy mieli tam pozostałości, które powinniśmy zebrać już. Tylko teraz pytanie, gdzie była ta brama z tymi 20 koksami? Bo to gdzieś było przecież. Nie może to teraz tak osy zniknąć. Ta, to było tutaj. Dokładnie tak. O, księżyce i mamy smoczka. Won mi smoczku stąd. Ta sekwencja z kolei mi się bardzo przypomina ze Spyro dwójeczką. I z hubworldem pod nazwą Autumn Plains. Bo był przecież taki hub, czy jesienne równiny, innymi słowy. I przyznam szczerze, że był on naprawdę bardzo nostalgiczny dla mnie. Zresztą pewnie nie tylko dla mnie. I był całkiem w porządku. To mogę przyznać z ręką na serduszku. Dalej, co teraz będziemy mieli? A, monster. Albo Big Girl. Chociaż nie, Big Girl to była, wiecie, ten robot. Dobra. Tam nie możemy już wrócić, szkoda. Teraz możemy sobie stąd wyjść chyba, bo już nie ma nic innego do roboty tutaj. Bo drzwiczki się tam nie chciały za mną otworzyć. Dobra, wiecie co? Zróbmy inaczej. Póki mamy power up. O, i przy okazji dodatkowe życie zawsze się przyda.
Dobra, więc to by było na tyle z naszej zabawy. Wings. Elegancko. Wiecie, co jest najważniejsze, że mamy teraz 3 życia. To oznacza, że mamy jeszcze tylko 2 próby, żeby... Można... No wiecie, 2 próby do niezginięcia. To 28 mam, aha, czyli nie będziemy mieli tutaj możliwości wejścia, szkoda. Ale teraz będziemy mieli już tam możliwość. O, Dream Key. Proszę mi go dać. Zaraz go sobie zdobędziemy, tylko najpierw musimy zrobić tak. Pozbierać. O, elegancko. 3 mamy, więc teraz tylko już 1 pozostał. A, i tutaj jesteśmy, okej. Proszę mnie nie bić. Nie bije się dziewczyny, to jest raz. Nie nauczył cię nikt kultury, gówniarzu? Dobra, może nie gówniarzu, ale... Bardziej bym powiedział, że jest to... No, kurde, chami prostak w takim razie. Skoro go kultury nikt nigdy nie nauczył. Ale to na razie mamy zamknięte drzwiczki. Tutaj żeśmy za wajchę pociągnęli, więc teraz trzeba tego tutaj unicestwić. Bo on mi tutaj zetki zabiera, a to mi się nie podoba. Tu na razie mamy spokój. O, o teraz jest spadł przy okazji. Bardzo fajnie. No i ja też spadłem i to mi się już mniej podoba oczywiście. Nie mówcie, że teraz na nowo trzeba będzie z nim walczyć. Nie, nie trzeba będzie. Ale nie wiem, jak ja teraz to zdobędę. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę nurtuje mnie to. Trzeba będzie teraz zrobić to metodą rupi błędów. No, można było i tak też zrobić. Czyli po prostu jedno życie trochę poświęciłem. Co prawda. Ale przy okazji sobie jakoś to wybrnąłem z sytuacji. Nic tu nie ma u góry, żeby nie było smutnej niespodzianki, że raptem był u góry Dreamki. Nic nie było. Dobra, tu mamy zebrane. Tu jest na razie zamknięte. O Jezu, znowu ten frajer. O, jest ostatni Dreamki. Teraz możemy już zbierać ostatniego Wingsa i wychodzić z poziomu. Będziemy mieli tutaj idealne 100%. Pytanie, jak ja to teraz zbiorę? Nie ma tu jakiegoś power-upa ani nic? Powinno być coś.
Chyba będzie coś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko muszę znaleźć najpierw tom. Muszę znaleźć najpierw kurcze pieczone. To się nie chce otworzyć. Chyba, że zrobimy inaczej. Wiem, jak zrobimy. Pójdziemy tam, gdzie właśnie było to zejście w dół, nad tymi koksami. Tam będzie Wings, ale tam może będzie jeszcze ten... ta skrzyneczka z wiecie czym, z power-upem. Dokładnie. Tu jest wyjście z poziomu, fajnie wszystko. Pięknie. Ale my teraz musimy szybko gazu dać. Szybko. Zbierzemy co nasze. Elegancko. Super. Tam pewnie będzie jakiś secret room, ten za 40, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tam nic innego nie będziemy mieli do zebrania. Czyli być może sobie nadrobimy jakimiś takimi żetonami tego, Rumble... Znaczy, jaki Rumble? Raffy Tumble. No, dokładnie. Wiedziałem, że tak będzie. Ale przynajmniej sobie przygotujemy te żetony, żeby mieć już na... następny poziom, bo w momencie, kiedy będziemy przechodzili jeszcze następne poziomy, to wiadomo, będzie coraz ciężej, więc to życie będzie się bardzo szybko traciło, a wolałbym tego jednak, no, nie robić. Wolałbym mieć jak najwięcej tych życiek. Sami zresztą wiecie, o co chodzi. Dobra, elegancko, mamy 3 poziomy załatwione, więc teraz tylko jeden i bosik i kończymy sobie zamek. Będziemy mieli zrobiony zamek na 100%. 31 na 40. Oznacza to, że już nam tylko 9 wingsów brakuje do zrobienia pełnego 100%. Czyli jesteśmy już jedną nogą w finale gry. Teraz płyniemy tędy w dół. Dokładnie tak. Tutaj będziemy mieli. I ostatni poziom, który na nas czeka. Tumbletown Ruins.